Nie ma to jak zacząć dzień z wysokiego C. Nie, żeby Łukasz to specjalnie planował, ale z Elą inaczej być nie może. Kręcę. Stop, auto białe! Jezus. I zaczynasz prostować, żeby nie zahaczyć tego samochodu. Tylko słup tu jest jeszcze. Sprzęgło i stop, bo już droga. Pojedziemy w prawo. To już 20 godzina jazdy i dzielnego stawiania czoła znakom drogowym. Prosto pojedziemy. Oddajemy tu komuś pierwszeństwo? Jadąc prosto, a i owszem, tym z prawej. Droga z pierwszeństwem. No jest, a pod spodem było jeszcze skrzyżowanie łamane, namalowane. Czyli oddajemy, czy nie? Nie. Czyli Elżunia się musi uczyć. Nadal. Oddajemy z prawej strony. Z prawej strony, ale była... I właśnie dlatego oddajemy. Co to za znak ten kwadratowy? Nakazujący jazdę prosto. Czyli uważasz, że to jest nakaz jazdy? Ja ci ukażę skręcić w lewo zaraz. Możemy tu skręcić w lewo, czy nie? Nie, bo było prosto. Czyli nie możemy? Nie możemy. No ja ci mówię, żebyś skręciła tu w lewo na tym skrzyżowaniu. To skręcamy w lewo. Czyli możemy? No. Czyli nie ma nakazu? Nie. To co to jest za znak? No, każe mi jechać prosto ten znak. No to co, można skręcać czy nie? Nie można. No ja tu chcę skręcić. No ale nie mogę. A ja chcę tu jechać. Jedzę tu. Ela. Naprawdę? Kierunkowskaz, no. Patrz, i znów tu jest ten znak. No, strzałka nakazująca jazda prosto. Źle mówię ten znak? Bardzo źle. Powiedz mi, jakiego kształtu są nakazy? Nakazu niebieskie. Ten też był niebieski. Białe strzałki. Białe strzałki. No masz rację. A kształt? A jeszcze, znaku? To kształt jeszcze. Mm. Ja mam ściągę, bo ja się przecież uczę tych znaków. O kurde, szaleństwo. Powiem ci... Jest strzałka w kwadracie. Droga jednokierunkowa. No dobrze, ale teraz czemu mi się myliło z tą strzałką? Te nakazy. Aha, bo to jest w kole. Opa. Czyli koła... Ty mnie nie bij, że koła, bym miał siniaki. Koła i kwadraty mi się... Jestem u siebie. Ja się boję, że ty normalnie... Tło mi się zapamiętało i strzałka, ale nie ogarnęłam tego, że jest różnica między kołem a kwadratem. Hmm.